Oto mój misiu, dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Świat owadów. Witajcie w krainie pełnej cudów, w świecie, gdzie trzmielki i motylki tańczą wśród kwiatów, a wesołe chrząszcze mrugają swoimi oczkami. To właśnie tutaj, w lesie pełnym tajemnic, mieszka nasz miś Brązuś. Misiowi zawsze marzyło się odkrywanie nowych rzeczy, nowych przyjaciół i poznawanie tajemniczego świata. Brązuś wybrał się na wyprawę, by poznać owady w leśnym królestwie. Pierwszym stworzeniem, które spotkał, był żuk pstrykacz. Żuk ten miał pancerz w pięknych kolorach tęczy, ale najbardziej znany był z tego, że uwielbiał wylegiwać się na słońcu. Żuczek miał delikatne, zielone skrzydełka, które mrugały w rytm tańca wśród kwiaciastych łąk. Jego małe czułki wyczuwały zapachy kwiatów, które przyciągały go jak magnes. Każdy dzień był dla niego jak nowa strona do odkrycia w niesamowitej księdze przyrody. Żuczek wyruszył na wielką podróż przez krainę owadów. Chciał poznać nowych przyjaciół i odkryć miejsca, o których słyszał jedynie legendy. Wędrował przez gąszcz kwiatów. Witały go pszczółki, pracowite jak zawsze, zbierające nektar z delikatnych kwiatów. Kolejnym owadem, na którego miś Brązuś trafił, była pracowita pszczółka. Miała złote futerko, a jej skrzydełka latały jak melodyjny szum. Pszczółka nieustannie pracowała, zbierając nektar z kwiatuszków, by produkować słodki miodek dla wszystkich. Wędrując dalej przez zielone bezdroża, miś Brązuś natknął się na kolorowego motylka marzyciela. Jego skrzydełka migotały w tysiącach barw, a on sam tańczył w powietrzu, jakby śledził niewidzialny taniec natury. Motylek ten uwielbiał odwiedzać różnokolorowe kwiaty i rozsiewać magię piękna wszędzie tam, gdzie tylko latał. Nie można zapomnieć też o skocznej pchlice skoczuchnie. Ta malutka skocznia o wielkich oczkach potrafiła skakać tak wysoko, że aż nie dostrzegało się jej, gdzie wyląduje. Miś Brązuś zachwycał się każdym z tych wyjątkowych owadów i doceniał ich niezwykłe cechy. Każde spotkanie było dla niego nową przygodą i okazją do poznawania niesamowitych historii. Po spotkaniu z kolorowym motylkiem marzycielem, miś Brązuś chciał poznać więcej owadów. Wędrował przez leśne ścieżki, wypatrując nowych przyjaciół. Nagle usłyszał cichutki szelest. Był to niezwykły pajączek, który robił swoją sieć. Był on mistrzem sztuki przędzenia i snuł bajeczne opowieści o swoich podróżach przez świat. Podczas dalszej wędrówki Brązuś spotkał przyjacielską skoczną żuczycę. Ta malutka, ale energiczna żuczka miała skrzydełka jak wiatr i potrafiła tańczyć na liściach, wprawiając zachwyt wszystkich wokoło. Nagle zza wielkiego kłębu mchu wyłoniła się trzeszcząca karaluchyńska. Była to tajemnicza postać, która znała największe sekrety leśnego życia. Kapka zaskakiwała wszystkich swoją mądrością i niezwykłymi historiami, jakie kryły się w głębinach lasu. W miarę jak Brązuś poznawał coraz więcej owadów, zaczynał rozumieć, jak każdy z nich miał swoją wyjątkową rolę. Każdy owad miał coś do zrobienia. Zbliżał się wieczór, a Brązuś, pełen radości ze spotkanych przyjaciół, powoli wracał do swojej chatki. W jego sercu zapłonęła iskierka ciekawości i radości z poznawania świata owadów. Brązuś zorganizował przyjęcie.
zaprosił wszystkie owadzie przyjaciółki i przyjaciół na wielką ucztę wśród kwitnącego ogrodu. Na przyjęcie przyszła żuczka pstrykaczka, która przybyła z miską najsmaczniejszego słońca i powiedziała: przepraszam za spóźnienie, ale musiałam zakończyć swoją drzemkę słoneczną. Pracowita pszczółka miodzik przyleciała z kubkiem swojego wyjątkowego miodku i z uśmiechem od ucha do ucha mówiła: Misiu Brązusiu, mam dla Ciebie najświeższą porcję mojego miodku, specjalnie przygotowanego z najlepszych kwiatów dla Ciebie. Kolorowy motylek marzyciel przybył tańcząc w rytm niewidzialnej muzyki i rozsiewając radość. Cześć przyjaciele, dzisiaj jest dzień, aby tańczyć wesoło. Skoczna pchlica, skoczuchnia, skoczyła na stół z dużym podskokiem, śmiejąc się i mówiąc: hej, hej, znalazłam najwyższy liść, jestem na szczycie świata. Złoty pajączek opowiadał o swoich najnowszych przygodach z podróży przez sieci, wywołując śmiech i zdziwienie. Wtedy dołączyła trzeszcząca karoluchyńska, która przyniosła ze sobą skrzynkę z najciekawszymi tajemnicami leśnego życia. Halo, halo! Kto chce usłyszeć najnowsze informacje z Krainy Owadów? Cała ta radosna gromadka bawiła się wyśmienicie, tańcząc, śpiewając, opowiadając sobie śmieszne historie i wymieniając się różnymi ciekawostkami. Był to dzień pełen śmiechu, radości, zabawy i fantastycznych spotkań. Brązuś, patrząc na tę radosną gromadkę, poczuł się bardzo szczęśliwy. Bo w końcu jakże cudownie jest mieć takich wspaniałych przyjaciół w Krainie Owadów. Zakończyło się przyjęcie, a Brązuś i jego przyjaciele wspominali to wydarzenie jeszcze przez długi czas, śmiejąc się i ciesząc każdą chwilą spędzoną razem. Po przyjęciu Brązuś postanowił zorganizować wyjątkowy wyścig wśród owadów. Zbliżał się letni dzień, a wszyscy przyjaciele byli gotowi na zawody. Trasa wyścigu została wyznaczona przez kwitnący ogród, przez wysokie trawy i pod skrzydłami motyli. Złoty pajączek zrobił specjalną sieć na mecie, by wyłapać wszystkich uczestników. Na starcie stanęli żuczka pstrykaczka, pracowita pszczółka miodzik, kolorowy motylek marzyciel, skoczka pchlica, skoczuchnia oraz pajączek i trzeszcząca karaluchyńska kapka. Każdy z nich był gotowy do rywalizacji, a miś Brązuś ustawiał wszystkich na linii startu. Gotowi? Uwaga, start! Krzyknął miś Brązuś, dając znak do rozpoczęcia wyścigu. Żuczka pstrykaczka rozpoczęła wyścig wolno, jakby chciała skończyć swoją drzemkę, ale nagle w ostatnim momencie przyspieszyła, by wyprzedzić pozostałych. Pszczółka miodzik pracowała, unikając kwiatów, by nie zatrzymać się na dłużej, i pędziła z wielką prędkością. Motylek marzyciel krążył wokół kwiatów, tańcząc zamiast biec, ale wciąż zachowywał szybkość i energię. Skoczna pchlica skoczuchnia skakała z liścia na liść, zdobywając wysokość, ale robiła to tak szybko, że trudno ją było zobaczyć. Pajączek stworka wślizgał się po swojej sieci, zwinnie jak tylko mógł, aby dotrzeć do mety przed innymi. Trzeszcząca karoluchyńska kapka biegła tak, że nie było jej w ogóle widać, i potrafiła zdobyć przewagę z zaskoczenia, zdobywając pierwsze miejsce. Wyścig był niezwykle emocjonujący, gdy wszystkie owady zakończyły swój bieg i przybyły na metę. Brązuś wręczył trzeszczącej karaluchińskiej kapce medal za zdobycie pierwszego miejsca oraz pozostałym uczestnikom. I wszyscy świętowali razem,
swoje osiągnięcia. To był dzień pełen radości, rywalizacji i zabawy w świecie owadów. Po wyścigu Brązuś zaproponował warsztaty dla wszystkich owadów. Chciał, aby każdy mógł podzielić się swoją wyjątkową umiejętnością z resztą grupy. Żuczka Pstrykaczka przeprowadziła lekcję sztuki relaksacji, uczyła wszystkich, jak wylegiwać się na słońcu w najlepszy sposób. Była to odprężająca chwila dla wszystkich uczestników. Pracowita pszczółka Miodzik zorganizowała warsztaty zbierania nektaru, pokazując, jak dokładnie wybierać najsmaczniejsze kwiaty. Każdy mógł spróbować swoich umiejętności w zbieraniu słodkiego nektaru. Kolorowy motylek marzyciel poprowadził lekcję tańca w powietrzu, zachęcając wszystkich do swobodnego poruszania skrzydełkami i podróżowania w rytmie natury. Skoczna pchlica skoczuchnia zorganizowała zawody skakania po liściach i każdy mógł spróbować swoich sił w tej owadzkiej dyscyplinie. Pajączek Stworka poprowadził warsztaty sztuki przełudzenia sieci, pokazując, jak zręcznie robić najpiękniejsze pajęczynki. A trzeszcząca Karaluchyńska Kapka podzieliła się swoją mądrością, opowiadając o tajemnicach lasu i o zwyczajach, o których niewiele kto wiedział. Każda z tych lekcji była nie tylko zabawna, ale także pouczająca i pokazywała, jak każdy owad ma swoją wyjątkową umiejętność, którą może się dzielić z innymi. Po warsztatach wszystkie owady świętowały swoje nowe umiejętności i radośnie dzielili się swoimi doświadczeniami. To było kolejne niesamowite spotkanie wśród nich, pełne radości, współpracy. Po wielu wspólnych przygodach mały miś Brązuś i jego owadzi przyjaciele postanowili zorganizować wielką owadzą imprezę, by uczcić ich przyjaźń i wspólne chwile. Na środku kwitnącego ogrodu rozłożyli wielki stół pełen przysmaków przygotowanych przez pracowitą pszczółkę Miodzik. Owady śpiewały, tańczyły, opowiadały historie z ich wspólnych przygód. Żuczka Pstrykaczka przygotowała najwygodniejsze leżaki do wylegiwania się, a kolorowy motylek marzyciel rozrzucił magiczny pyłek, by stworzyć niesamowite wzory w powietrzu. Skoczna pchlica skoczuchnia zorganizowała zawody skakania po liściach, a złoty pajączek zawiesił oczywiście swoje pajęczynki, tworząc wspaniałą dekorację nad głowami gości. Trzeszcząca Karaluchyńska podzieliła się ostatnimi tajemnicami lasu, a wszystkie owady, pełne radości, dziękowały sobie nawzajem za te wspólne, piękne chwile. Gdy nadszedł wieczór, a gwiazdy zaczęły migotać na niebie, Brązuś stanął przed swoimi przyjaciółmi i powiedział, że bardzo dziękuję im za wszystkie niesamowite chwile, za to, że są tutaj wszyscy razem, bo każdy z nich jest wyjątkowy. Owady oklaskiwały misia Brązusia za ten niezwykły moment, a Brązuś pełen wdzięczności przytulił każdego z nich. Brązuś na pamiątkę dostał od owadów specjalny kapelusz z ich podobiznami. Noc przyniosła ze sobą spokój i ciszę, a owady zasnęły pod gwiazdami, a gdy ranne promienie słońca zaczęły delikatnie przebijać się przez liście drzew, Brązuś uśmiechnął się szeroko, wiedząc, że przygody w świecie owadów będą trwały zawsze. Tak jak owady, każdy z nas ma wyjątkowe talenty, które mogą zaciekawić innych. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.